No, Pomorska Telewizja Narodowa. Jesteśmy tutaj w studiu plenerowym Pomorskiej Telewizji Narodowej. Proszę Państwa, trwają przygotowania. Jak widać, ławka nowa jest, traktor. Bratki też są, kwiatki rosną. Tam dalej też. Proszę Państwa, więc my tutaj przyjechaliśmy rowerem. No, tutaj widać też flaga korsarska jest. Dlaczego? Dlaczego ja tutaj dzisiaj jestem? No bo trzeba zrobić porządki. Zrobić porządki, posprzątać grządki, ławę przygotować, kunę gundę podmalować. Bo gunda jest dobrze podmalowana, flaga gdańska tutaj powiewa. Proszę Państwa, bo co się będzie działo? Otóż w niedzielę, tutaj kunę gunda podmalowana już jest ładnie. No słońca nie ma dzisiaj, ale było. Tam misiek siedzi tu, bez schował za siebie. Proszę Państwa, tu za chwilę będzie, no w niedzielę. W niedzielę będą imieniny Sławomira, czyli czerwonego korsarza. Tutaj, proszę Państwa, drzewa już pomalowane są na kolor biegunowy, znaczy ten afrykański, nie? No tam wisi ta specjalna mata. To nie jest karimata. No i proszę Państwa, tutaj poletko już jest uprawne. Rośnie tutaj, proszę Państwa, rzodkiewka, rosną te, no kiedyś rosły truskawki, a teraz rosną bratki, tutaj koparka czeka na zlecenia, no bo niestety mamy kryzys i firmy nie pracują, więc koparka poczeka. Natomiast o tutaj, to są ogórki podlane dzisiaj, no bo dzisiaj nie będzie padać, więc podlaliśmy te ogórki i tak to wygląda. Tutaj ładnie rośnie ten róża, nie? Róża z kolcami oczywiście. Tu też mamy różę nową posadzoną. No i będziemy jechać po wodę, bo widać, że tam balon. Bo niestety nie mamy tutaj wody pitnej na tych działkach. Proszę Państwa, no więc tak to wygląda. Wszystko się szykuje. Prawda, to stoły są dwa, no będzie jeszcze trzeci. Tutaj oczywiście wrona kracze. No. Wrona kracze. Tutaj napompowałem wodę do studni. Posadziłem czereśnie. Pomalowałem tutaj na kolor brzoskwiniowy, jak widać. No, bo to ładnie tak brzoskwiniowo. Tu brzoskwinia tutaj rośnie, a na brzoskwini, proszę Państwa, siedzi wąż. Wąż siedzi i on, proszę Państwa, on tutaj, proszę Państwa, pilnuje brzoskwini, chociaż ona uschła w tamtej części, nie wiem dlaczego, bo susza straszna jest w Gdańsku. No nie wiem, co będzie dalej z tą suszą, ale drzewa kwitną. Przymrozków nie było w Gdańsku. Całe szczęście, może w końcu będą jabłka. No i tutaj wygląda tak poletko. Tu rzodkiewka, tam szczypiorek, prawda? No a tu pajac. Pajac z Wrocławia. Jeden pajac z Wrocławia mi przysłał pajaca na ślub. W prezencie ślubnym, no. No ale to 4 dni szło, nie tydzień, nie, 4 tygodnie szło. Tutaj mamy hamak. Bo ja kiedyś spadłem z hamaku i miałem wypadek w pracy, nie? Tutaj mamy na czerwono pomalowaną studnię. I klapę od studni. O, i tutaj jest ławka. Ławka, naczynia. Proszę to umyć. Mówiłem, że to trzeba umyć, proszę Panią. Czemu Pani nie myje? Trzeba umyć, proszę Panią. No tak to wygląda. I także szykujemy się ostro na niedzielę. A w niedzielę, proszę Państwa, nie patrzmy na te srebrniki, będą imieniny czerwonego korsarza Sławomira. Właśnie, Sławomira, właśnie imieniny będą. Zapraszamy na imieniny Sławomira. Dziękuję bardzo. Sławomir Dziębiński dla Was specjalnie z ogródków działkowych imienia 1003. No. Tutaj stoi samochód patrolowy. Kaczka też jest. No i tutaj, proszę Państwa, herb gdańska jest. Jesteśmy w Gdańsku, żebyśmy nie myśleli, że gdzie indziej.